Dzień dobry poniedziałkowo. Nie wiem, czy ten tydzień będzie dobry, bo wczoraj spotkała nas bardzo niemiła niespodzianka. Jak jechałam z siostrą na zdjęcia, padł nam samochód, a w zasadzie padła skrzynia biegów, gdzie w naszym samochodzie ta skrzynia biegów jakby jest całym sercem auta, więc... Więc no cóż, szukamy nowego samochodu. I ja jestem troszeczkę uziemiona. Lila nie może chodzić do przedszkola, no bo nie mam jej czym wozić. Więc wiecie, takie sensacje, rewelacje u nas. No ale ja wiedziałam, że nie może być zbyt długo dobrze, że zawsze coś musi się gdzieś tam sknocić. Sknociło się tak, że auto padło. W sumie spodziewałam się troszeczkę mniejszego, wiecie, takiego plaska od rzeczywistości, a tutaj łokieć połączony z kolanem. Także tak, zobaczymy jak to będzie dalej. No, ale humor jest raczej, bym powiedziała, taki na minus. Ekscytacja pełna, bo przyszła do nas paciucha. Mama! Z takimi rzeczami domowymi. Mama! I... Tak, pokaż. Ale to jest zabawka dla Amelki. No bo dla Amelki mama wzięła. I tak, mamy tutaj też coś dla dziewczyn, żeby nie było, że dziewczyny są poszkodowane. Zamówiłam im taki duży, konkretny zestaw spinek i gumeczek. Proszę, kochanie. To dla ciebie. Dziękuję bardzo. No i tak, wspomniałam, że tutaj będą rzeczy typowo domowe, bo zamówiłam tak, tą moją wymarzoną narzutę na łóżko. 180 na 220, myślę, że będzie jak najbardziej w porządku. Zobaczcie, ma bardzo ładny kolor. Tutaj jest takie kwiatuszki. Dalusiu, chodź tutaj. Wziąłam też pościele. Nigdy chyba nie miałam pościeli z Sinseya. A była w naprawdę bardzo, bardzo dobrych cenach. Właśnie jak byłam w Isku, to jakoś tak uderzyły mnie ceny tych pościeli, że w tym naszym wymiarze, czyli 160 na 200 kosztowały stówę w górę. Ta tutaj nie jest czysto bawełniana, tylko jest taką mieszanką, ale zobaczymy. Też jest ładna, taka dosyć delikatna, więc to... I zamówiłam jeszcze taką przepiękną, moim zdaniem. Tutaj już mamy 100% bawełny, ta była troszeczkę droższa i ona jest w takie, jak widać, delikatne kwiatuszki. Bardzo ładna. Lubię, powiem Wam, pościele takie ładne. No i jeszcze takie zamówiłam poszeweczki w takie... Kurczę, jakoś tak, nie wiem, teraz myślę, że bardziej one są jesienne niż wiosennoletnie. No ale dobra, będziemy kombinować, będziemy mieszać. Wzięłam 4. Nie wiem, czy pójdą do sypialni, czy zostaną tutaj w salonie. Wzięłam jeszcze coś dla mojego męża. On lubi zawsze, jak coś mu mówię, że coś do niego przyszło. O, kota też zamówiłam? Kocie, czy ja ciebie zamówiłam? I zamówiłam jeszcze takie... zaraz wyciągnę. Zamówiłam jeszcze takie lampiony, latarenki na taras. Myślę, że taras będzie w tym roku wreszcie taki, wiecie, odpicowany, więc coś takiego, żeby do środka włożyć jakieś świeczki, żeby był fajny klimacik. Cześć, dzień dobry wszystkim. Wtorkowo. Wczoraj miałam taki jakiś nastrój parszywy, że stwierdziłam, że nie będę się za bardzo odzywać, bo w sumie i z czym do ludzi? Mleko! To chwila, mama podgrzeje tylko to mleko. Moje dziewczyny to są po prostu mlekopijcy. Tylko widzą w lodówce mleko, to zaraz jest krzyk, żeby mleko, mleko, mleko dać. Podgrzeje trochę, bo było w lodówce. W każdym razie tak, co ja chciałam powiedzieć. No wczoraj miałam taki humor, raczej nie ten tego, więc stwierdziłam, że nie będę, wiecie, tutaj jakoś tak puszczać tej negatywnej energii w świat, ale naprawdę... A zresztą. I dzisiaj stwierdziłam, że jest nowy dzień, nowe szanse, nowe możliwości, nowe wyzwania. Więc zacznę, że tak powiem, od nowa. Pogoda znowu jest taka pod psem Azorem, jak to mówiła moja mama, bo jest deszczowo. Nie wiem, czy jest chłodno. W sumie w domu jest ciepło, wiadomo. Ale no bije jakaś taka chłodna aura z zewnątrz, więc zgaduję, że dzisiaj sobie nigdzie nie wyjdziemy. Więc trochę sobie posprzątamy, trochę ogarniemy. Będę dzisiaj robiła obiad. Pewnie znowu wyjdą mi te kotleciki, chociaż nie wiem, czy nie zrobić jakiegoś takiego a la gulaszu z... Mamo, mleko. Już będzie mleko.
z piersi. Do tego mogę w sumie wrzucić trochę fasoli, trochę papryki. No zobaczymy, co tam mi z tego wyjdzie. I co? Paczki muszę koniecznie uszykować znowu do zwrotu. Większość zwracam, zostawiałam sobie tylko kurtkę, to potem ewentualnie Wam ją pokażę. Taką, powiedziałabym, że zimowa. Nie jest to taka fest gruba kurtka, ale wydaje mi się, że na taką delikatniejszą zimę będzie spoko. Albo wiecie, jak trzeba będzie po prostu wyskoczyć do samochodu i z samochodu biec gdzieś tam indziej. Więc tak, i zostawiam sobie kolarki. Robię placuszki bananowe. I stwierdziłam, że po prostu zrobię je w blenderze, zamiast bawić się w mikser. Szybciej po prostu będzie. Więc ja się zabieram za to. Już mama wylewa mleko, bo dziewczyny na pewno są głodne. U nas nigdy nie ma tak, że wiecie, że wstajemy i zaraz na gwałt śniadanie, tylko no musi i tak z godzina minąć, żeby ten brzuch dał sygnał, że jest głodny. Bo ja już, wiecie, przerabiam różne scenariusze i naprawdę ten mój, żeby dawać jeść kapkę później, najlepiej się sprawdza. Dziewczyny swoją porcję już mają. A z czym są placki? Nutellą. Z Nutellą. Wdrażam mój plan zero litości w życie. Segreguję tutaj w sumie to, co wiecie. Jest niby jeszcze okej na dalię, ale wiem, że już może gdzieś tam pójść, to po prostu przekazuję. To, co do wyrzucenia, to wyrzucam. Tak wiecie, już nie bawię się w jakieś takie, że a może jeszcze na to czy na tamto. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie spoko, bo po prostu czuję, że tonę. Więc no takie oczyszczenie, mam wrażenie, przestrzeni dobrze też oczyści głowę. Podobno im mniej rzeczy się widzi, tym lepiej ten przepływ myśli jest płynniejszy. Bo ja już tutaj naprawdę jeszcze mówię często, że nie potrzebuję żadnych ubrań, a potem te ubrania i tak do nas trafiają. Tu już robi się całkiem fajnie, jeszcze ten dół. No i jeszcze to muszę rozpakować, jakieś to moje zamówienie. I rzeczy od mojej siostry. Okej, mamy maraton teraz z książkami. W sumie dawno takiego nie było, ale przyniosłam kilka. Będziemy czytać. Teraz ma być Gucio. Przeczytałyśmy bardzo taką, myślę, że odpowiednią właśnie dla maluszków, typu Dalia. O słowie dziękuję. Tutaj widzicie, nie ma za dużo tekstu. Są raczej przedstawione sytuacje. Ale wydaje mi się, że całkiem fajna, nawet żeby poćwiczyć samo brzmienie słowa. Dziękuję. Mój wielki błąd, że zamiast coś od razu wziąć, pokazać, to jak gdzieś tam to odkładam, bo myślę sobie, zrobię to później i potem już gubię się w tym, co robiłam, a czego nie robiłam. Wyciągnęłam moją przesyłeczkę z 5.10.15. Ona już przyszła jakiś czas temu. I pomyślałam, że Wam pokażę tutaj, bo to są takie czysto letnie, wakacyjne rzeczy, ale może coś jeszcze jest dostępnego. Akurat właśnie segreguję i powiem Wam, że na przykład ta koszulka mega mi się spodobała, urlopu dziadków, to jest 86, czyli dla Daluśki. Właśnie ja ogólnie nie jestem fanką jakichś takich, wiecie, heheszkowych napisów, jakby to nie jest mój styl. Ale stwierdziłam, że się skuszę, wzięłam też jedną parę shortów wtedy, a mówię, no ja zamawiałam z półtora miesiąca, może nawet dwa miesiące temu. I już schowam witaminki, więc wzięłam coś takiego i tu jest na przykład taka bluzeczka w rozmiarze 104, a może nad morze. Widzicie, taka neutralna, z muszelką i wydaje mi się, że to razem będzie całkiem spoko wyglądało. Wzięłam też taką chusteczkę. Mam w ogóle też jakieś tam rzeczy na święta. Nie komentujcie tego, bardzo Was proszę. W każdym razie tak, mam tutaj. Jeszcze Lili na przykład zamówiłam taką bluzeczkę. Też taka dosyć prosta, jedyny taki akcencik to jest motylek. A i ta spódnica to ona przyszła mi z Zalando. Powiem Wam, że mamy chyba dosłownie dwie albo trzy spódnice, bo jest taki problem, że te spódnice często gęsto są w pasie, bardzo duże
I one po prostu spadają, więc ciężko jest mi dobrać dla Lili spódnicę, a czasem wiecie, no, taka urocza spódniczka jest jak najbardziej mile widziana. Więc jak udało mi się trafić chociaż na jedną taką, wiecie, że tutaj wszystko jest spoko, to stwierdziłam, że z nami zostanie i myślę, że niedługo będziemy mogły nosić, tak jak oczywiście pogoda pozwoli. No, na razie taka szarość nieba, niebo płacze. No ale dobra, to przejściowe. Też tak sobie tłumaczę, że tak jak drzewa wystrzelą, zazielenią się, to po prostu, wiecie, z dnia na dzień praktycznie. Jejku, powiem wam dziewczyny, że ja tonę w rzeczach. Ja pierdzielę. Dokupuję się po prostu do jakichś tam toreb, bo mój mąż ma taką strategię na sprzątanie, że wszystko zwija do jakichś toreb, do kartoników i wynosi to. I ja potem dokopuję się do takich smaczków i tonę. Po prostu naprawdę autentycznie powiem wam, że tonę. Miałam sytuację taką w miarę ogarniętą, potem dostaliśmy ciuchy od kolegi Kuby i ja jestem wdzięczna, naprawdę jestem wdzięczna, bo to jest zawsze taka duża ulga dla portfela, powiem wam, kiedy coś dostaniecie. Wiadomo, że to ubrania dla dzieciaków to jest taki niewdzięczny wydatek, bo one służą chwilę. Oczywiście jeszcze taki mek, że te rzeczy są bardzo, bardzo podatne na zniszczenie, bo tu dziecko pobrudzi, tam podrze, tu wiecie, coś tam się stanie. Także no, tego typu akcje, że tak powiem. I no to często, gęsto już wiecie, potem, nawet po jednym dziecku nadaje się po prostu do wyrzucenia, albo żeby zrobić z tego taką szmatę do samochodu. I ja ogólnie lubię rzeczy z drugiej ręki, uwielbiam, kiedy te rzeczy dla dzieciaków kosztują niedużo, wiadomo. Lubię też tak troszeczkę jakby, nie wiem, dopieścić tego takiego mojego wewnętrznego, nie wiem, egoistę, nie no, egoistę to nie, ale kogoś takiego, kto wiecie, też lubi pokazać, że a, my to lubimy się odwalić, wiecie o co chodzi, mam taką nadzieję. I wiadomo, że kupuję im też jakieś takie nowe rzeczy, takie bardziej wyrafinowane, chociaż w lumpie też jest sporo takich wyrafinowanych rzeczy. Trzeba tego trafić. Ale no jednak głównie te rzeczy z drugiej ręki. I w momencie, kiedy my dostaliśmy te rzeczy, ja tonę. Znaczy wcześniej też już tak tonęłam, nie powiem, że nie. Mam jakąś taką, no coś takiego, że jak widzę coś ładnego, to ja bym chciała. Po prostu chciałam dla nich wszystko, wszystkie książki, wszystkie puzzle, wszystkie gry, wszystkie takie fajne rzeczy. Ale zapewne ktoś zaraz tak sobie pomyśli, że rzeczy to nie jest ta najważniejsza rzecz, którą rodzic powinien dać dziecku. Ja wiem, ale no mimo wszystko chcemy też te rzeczy dać. Ja wiem, że tutaj czas, miłość, uwaga, cierpliwość, tego typu rzeczy. No to jest jakby priorytet, ale nie wiem, no może inne mamy mają inaczej, ja mam coś takiego, że jak widzę coś takiego mega uroczego i wyobrażam sobie, jak moje dziewczyny będą w tym wyglądać, to nie mogę się powstrzymać po prostu. 4 sekundy. Po obiedzie takiej mini przyjemności, czyli mini lody z Marletto, one są sprzedawane w takich opakowaniach po 8, więc idealnie na 2 dni dla całej rodzinki. Mhm. Który królik jest największy? Ten. Bardzo ładnie. Który pędzelek jest największy? Pomóc ci troszkę. Mhm. I która filiżanka? Tak, pięknie. Nie. Jest nie taki. Chyba ta. Obydwa mocy, co? No nie mogą być obydwie, musi być jedna. Ale wiesz co, nie mam da się tego zmyć. Poszukamy potem gumki do ścierania, okej? Okay? I nie paluszkiem. Z mężem potrzebujemy doładować baterię, więc strzeliłam nam jeszcze po kawce w żółtym, energetycznym kubku. I do tego trochę słodkości, czyli moje ciasto pszczółka. Powiem wam, że nawet chciałam zrobić takie zdjęcie oczekiwania versus rzeczywistość, bo na profilu Ania gotuje, bo tam znalazłam właśnie przepis na to ciasto. Ta pszczółka wyglądała przepięknie, przeuroczo. U mnie wyglądała kiepsko, ale ciasto ogólnie jest jak najbardziej spoko. Taka fajna równowaga, powiem wam, bo biszkopt wyszedł mi naprawdę bardzo dobry, nie jest sztywny. Jest taki, bym powiedziała, właśnie taki jak ma być. Ten krem też jest bardzo dobry właśnie przez to, że on był robiony między innymi z
galaretki, więc jest taki lekko kwaskowy. No i oczywiście galaretka i brzoskwinia dużo dają. Już miałam powiedzieć, że pierdzielę i nic dzisiaj więcej nie robię, ale jak dzisiaj nie zrobię, to wiem, że jutro czy tam pojutrze też nie zrobię, bo moje chęci i poziom zmęczenia pewnie będą dokładnie takie same, albo nawet wyższe. Więc działam sobie z glinką, tu mam glinkę porcelanową i co? Rozrobię ją sobie zaraz z tonikiem i będę sobie nakładać na twarz. Jakoś tak wróciłam sobie do glinek, w sumie nawet nie wiem czemu, ale któregoś dnia tak mnie naszło, miałam chęć na maseczkę, ale stwierdziłam, dobra, zrobię coś sama. Tym bardziej, że no chciałabym podankować wszystkie te produkty moje, kosmetyki. I tak w sumie nie mam ich już aż tak dużo, jak było wcześniej, po jakichś takich bieżących zakupach. Ale ja już wam o tym mówiłam. Każda pusta buteleczka to jest takie, wiecie, jej, udało się. Nie to, żebym jakoś tak nie lubiła się z tymi kosmetykami, bo często jest tak, że bardzo lubię dany kosmetyk, ale fakt, że jest to zużyte, czyli była jakaś tam regularność, sprawia, że mi jest tak fajnie. Myślę, że taka typowa kobieta będzie wiedziała, o co chodzi. I będę sobie rozrabiać z lemoniadą tonizującą do twarzy. Mam niby aktywator do glinek z Nakomi, ale na razie wolę nie otwierać. W sumie skoro mam coś tam innego, z czym mogę delikatnie tą glinkę połączyć, to najpierw wolę to po prostu zużyć, a potem bawić się w otwieranie jakichś tam innych produktów. Kiedyś miałam tak, że bardzo lubiłam sobie sprawdzać jakieś tam nowe rzeczy, więc otwierałam całą masę kosmetyków, gdzie wiecie, na części po prostu psuła, bo no, nie byłam w stanie jakby przerobić tej masy produktów, więc teraz raczej otwieram, zużywam, dopiero potem otwieram sobie coś tam innego. Skoro już zaczęłam temat tych produktów, mogę sobie przynieść nowy kosmetyk, czyli skrab do ciała z Nakomi o zapachu mrożonej kawki, więc fajnie, fajnie. Lubię te peelingi z Nakomi, powiem wam, że one są fajne, są tanie, są wydajne. No. One nie są aż tak intensywne jak te z Bosfery, jeśli chodzi o zapach, ale działanie mają jak najbardziej w porządku. Trochę za mało. Mam taką ambicję, zobaczymy jak to wyjdzie, wybrać się na Restaurant Week, chyba tak to się nazywa. Właśnie zawsze jak odbywa się ta akcja, to gdzieś tam na Insta wyskakują mi relacje. I tak mówię, dobra, nie no, tyle razy chciałam się wybrać, dowiadywałam się o tym zbyt późno, więc może to jest ten rok, ten czas, żeby w końcu się wybrać na jakąś taką kolacyjkę z mężem. I jak się uda, to chyba jutro sobie skoczymy. W sumie jakoś tak ostatnio sami na kolacji byliśmy we wrześniu, a mamy końcówkę kwietnia. No więc tak to mniej więcej wygląda z tymi dzieciakami. Kiedyś to w ogóle tak, wiecie co, myślałam, że będziemy sobie raz w miesiącu wychodzić. Właśnie nawet z dziewczynami na jakieś takie jedzonko, ale gdzieś tam się mu to rozmyło. Oczywiście i z powodu braku czasu, bo to jest jednak, powiem wam, większy wypad, wbrew pozorom. Ale też no, ceny mega, mega zniechęcają. Myślę, że tutaj dużo osób może się ze mną zgodzić, że naprawdę ceny w jakichś tam knajpach to jest ostatnio po prostu porażka. I ja wiem, że teraz ceny w restauracjach nie biorą się znikąd. Mam tego pełną świadomość, uwierzcie mi, naprawdę. No bo ja wiem, że te restauracje też gdzieś tam muszą kupować produkty, muszą opłacić jakieś tam skarbówki, ZUS-y,
pracowników, tą knajpkę jeszcze oczywiście wysprzątać, ogrzać, zapłacić za prąd, tego typu rzeczy. Naprawdę mam tego pełną świadomość, ale po prostu jako taki zwykły człowiek mogę wam powiedzieć, że no po prostu jest drogo. Będą ludzie, którzy chodzili, chodzą i będą chodzić pewnie ciągle. No ale jakby, wiecie, ja patrzę na to w ten sposób, czy to jest taka potrzeba, bez której ja nie mogę się obyć, bo jeśli nie mogę się obyć, no to no jakby człowiek tutaj, wiecie, zagryza zęby i no i płaci więcej, no ale jeśli to jest rzecz zbędna, no to wtedy trzeba zdecydować, tak? Zresztą. Dobra, wydaje mi się, że konsystencja jest spoko. Myję twarz, bo oczywiście najpierw oczyszczanko musi wejść. Nakładamy. Oczywiście cały czas pamiętamy o tym, że glinki trzeba zwilżać jakąś tam wodą, tonikiem, czymkolwiek, bo jeśli tego nie zrobimy, to glinki będą działać w sposób odwrotny, czyli one tak jakby będą nam pochłaniać tą wodę z twarzy. Więc efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Musimy cały czas na bieżąco je psikiwać, żeby one właśnie brały tą wilgoć z tego toniku, tudzież ze zwykłej wody, niż właśnie z naszej cery. Także ja tak tylko przypominam, działam.